Jaki jest intuicyjny sposób, słuchajcie, na przemianę środowiska, poznawanie mega fajnych ludzi energetycznie, tak jakby jednocześnie z tego stanu energetycznego, czyli gdzieś sam po prostu jesteś strasznie, nie że strasznie, to straszne słowo, ale mega pozytywnie jakby nastawiony i ta energia po prostu jakby, wiesz, promieniuje, jakby po prostu jest coś takiego, że masz taką afirmację, Jezus, żeby wszystkie istoty były szczęśliwe, żeby mogły to odkrywać w sobie i że to już się dzieje, że tak naprawdę jesteśmy cały czas wewnętrznie szczęśliwi, że ta energia po prostu przepływa i jednocześnie powierzasz to w tej wyższej mądrości, która dokładnie wie, dlaczego jedne istoty są szczęśliwe, mają wszystko, bogactwa, a inne nie. I jakby powierzasz to tej zasadzie, czyli przestajesz jakby próbować wymuszać, tak, żeby był szczęśliwy ktoś, kto, nie wiem, ma pogrzeb teraz, czy odczuwa negatywne uczucia, prawda? Tylko zaufasz i całą jakby energię przejawiasz w tą właśnie mądrość tej głównej, wszystko stwarzającej zasady. I teraz właśnie poprzez to, że poruszasz się, robisz różne rzeczy z tego właśnie odpowiedniego stanu takiego energetycznego, to tak zmieniając też miejsca, jadąc w nowe jakieś miejsce, nowe miasto, nowe, jakby poznając nowe atrakcje, nowe środowiska, to przez to jakby sprzężasz się z nowymi możliwościami, przez to taki, wiesz, tak jakby masz pewną świecącą taką energię, jakby potrząsasz tym środowiskiem i w pewnym momencie właśnie odkrywasz nowe jakby przejawy, nowe przestrzenie, które zaczynają Ci coraz bardziej odpowiadać.